Cześć, witajcie na vlogu Lubię Piwo i nie tylko. Dzisiaj będziemy próbowali kolejnego portera bałtyckiego wraz z T8, który takim oto skokiem znalazł się na moim stole. Teoś tutaj sobie patrzy, sprawdza, czy szkło jest dobre, czy trunek także jakiś smakowity. Natomiast T8 musisz troszeczkę tutaj zejść z kadr. No dobrze, jest to ostatni porter, jaki miałem w swoich zbiorach, który uda mi się spróbować przed postem, gdyż kiedy ja nagrywam ten odcinek, to właściwie mam ostatki ostateczne, bo jestem na 2 dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, a w tym okresie w ramach takiej samodyscypliny chciałbym ograniczyć między innymi picie alkoholu, dlatego będę, jak w zeszłym roku, wówczas próbował piw bezalkoholowych i niskoalkoholowych, a teraz jeszcze będzie to porter bałtycki z browaru Fortuna, ale specjalny porter bałtycki. Browar Fortuna to zakład mieszczący się w Miłosławiu, 60 km od Poznania, i powstał już w 1889 roku z inicjatywy lokalnego przedsiębiorcy Władysława Rabskiego. Był wówczas jednym z wielu przedsięwzięć Polaków w prowincji poznańskiej, która walczyła z germanizacją przemysłu w Wielkopolsce. Do II wojny światowej browar dwukrotnie zmieniał swoich właścicieli, a w 1939 roku znalazł się pod zarządem niemieckim. Po II wojnie światowej browar upaństwowiono i do lat 90. XX wieku należał do wielkopolskich zakładów piwowarskich w Poznaniu. W 1995 roku browar odzyskali spadkobiercy powojennych właścicieli i po 2-letnim remoncie wznowił on swoją działalność. W tym samym roku powstała spółka Browar Fortuna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Moja przygoda z tym browarem rozpoczęła się chyba od najsłynniejszego piwa spod znaku Fortuna, otóż z piwem Fortuna Czarne, które w 2006 roku zostało wpisane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na polską listę produktów tradycyjnych. Browar Fortuna ogólnie specjalizuje się w produkcji ciemnych piw aromatyzowanych pod nazwą Fortuna i łącznie pod tą etykietą znajdziemy 8 produktów. Druga linia to jest, się nazywa Miłosław, to są klasyczne style piwne, między innymi bezalkoholowa IPA, Pilsner, ale także z browaru, jakby pod etykietą Miłosław, mamy serię Miłosław waży śmiało i tam mamy style zaliczane do piwnej rewolucji. Są to IPy, APy, różnego rodzaju stauty. Ogółem obecnie w ofercie jest 7 piw. Ostatnia seria to Comes i byśmy mogli powiedzieć, że to są piwa grubego kalibru, bo większość z nich ma dużą zawartość alkoholu, ekstraktu, bo to są barley wine, to są piwa jakieś dubeltowe, refermentowane, czy też właśnie porter. Browar w Miłosławiu wytwarza także cydr jabłkowy i gruszkowy i powiem szczerze, że to są chyba jedne z najlepszych polskich cydrów, a ostatnio perełką taką produkcyjną jest Comes wymrażany. To jest to piwo, które mogliśmy oglądać na przykład u Tomasza Kopery, gdzie on z takiej bryły lodu wyjmował właśnie tego Comesa. Browar w Miłosławiu się rozwija, piwa uzyskują coraz większe uznanie i są właściwie wszędzie dostępne. Ja pamiętam czasy, kiedy piwa z poznaku Fortuna można było dostać tylko w Wielkopolsce i w nielicznych pierwszych jakby takich pubach, gdzie są piwa rzemieślnicze w Polsce. Co ciekawe, browar w 2011 roku nabyła spółka ABG,
która w 2013 roku odkupiła także browar w Grodzisku i w Trzemesznie, to jest wszystko w Wielkopolsce, i tam są produkowane właśnie piwa spod znaku Fortuna. Kommes Porter Bałtycki z płatkami dębowymi. Jest to porter dolnej fermentacji, leżakowany z płatkami francuskiego dębu, wykorzystywanego w bednarstwie, czyli nie tylko przy wytwarzaniu beczek, ale także pozostałych naczyń z drewna. Możemy powiedzieć, że szkoda, że nie z polskiego dębu, ponieważ no, porter bałtycki to jest piwne złoto Polski. No ale ja tam nie wnikałem, czy chodzi o francuski dąb, że tak się, taki to jest gatunek, czy o dąb, który rośnie we Francji. Wracając do piwa, to powinno ono, z tego co pisze producent, łączyć nuty czekoladowo-kawowe właśnie z akcentami drzewnymi, no i zaleca się leżakowanie do 18 miesięcy. Jeżeli chodzi o etykietę, no to jest tutaj taka właśnie typowa, komesowa. Mamy porter bałtycki, płatki dębowe, alkoholu 9%, ekstrakt 21%, szlachetne drzewne nuty leżakowane z płatkami dębowymi. Seria limitowana 2019. Ja to piwo kupiłem na początku stycznia. I cóż mamy na kontretykiecie? Czy coś nowego? No mamy o tym leżakowaniu, że na początku będzie świeże i palone, a później ta wytrawność i złożoność. Jeżeli chodzi o skład, no to mamy wodę, słody jęczmienne, pilzneński, palony, ekstrakt słodowy jęczmienny, płatki dębowe, chmiel Herkules, drożdże dolnej fermentacji, butelka zwrotna, data przydatności to 4 lutego 2021 roku, czyli prawie jeszcze rok. No i temperatura podania 10-12 stopni. Piwo włożyłem rano do lodówki, wyjąłem przed ustawianiem tutaj swojej całej aparatury i myślę, że na pewno nie ma poniżej 10 stopni. Jest chłodne, ale nie jest za chłodne. Sięgam zatem po swój niezawodny otwieracz. Jest syknięcie, ale w miarę delikatne, nie za głośne. Nuty z butelki, no to jest kawa, jest paloność, jest chleb, ale tym razem nie jest to taki chleb słodki, jakby chociaż z browaru w Cieszynie, ale bardziej jest to wytrawne, nawet bym powiedział, że to jest takie jakoś tak przytłumione, tak? Że to takie cięższe te zapachy, może bardziej szlachetniejsze, bardziej wytrawne z pewnością. Ale piwo na pewno w swoich aromatach trzyma się stylu. Nalejemy pierwszą próbkę do testu sensorycznego. Jest wyczuwalny delikatny alkohol, ale bardzo to jest delikatne. Czuć taką nutę drzewną, takiego drzewa, bym powiedział, świeżego. Tak jak czasem trociny, takie wiórki mamy, ale wiecie, nie trocinę z jakichś tam byle jakich desek, tylko właśnie z jakiegoś takiego lepszego drzewa. Nie powiem, że wyczuwam właśnie płatki dębowe, takie trociny dębowe, no bo nie jestem stolarzem, nie mam takiego doświadczenia jakiegoś, żeby móc rozpoznawać zapachy drzewa, ale kojarzy mi się właśnie z takim jak u stolarza, gdzie zrobił te meble z takich tych drzew wytrzymalszych. Nie są takie wiórki, wiecie, jak
kupuje się do klatek dla zwierząt. Jest chleb, jest jakaś tam czekolada, ale dużo, dużo mniej wyczuwalna niż w innych porterach, jakie piłem ostatnio. Zapach jest fajny. Nawet mógłbym powiedzieć, że no, ze 2 miesiące gdyby poleżało to piwo, być może by się by ułożył, że byłby taki idealny, ale jest świeży. To tutaj etykieta Kormorana zdała, nie Kormorana, tylko z Kommesa, jak najbardziej nic nie kłamie, jest świeże i palone. No dobrze, to pora uzupełnić pokal. Zobaczmy, jak bardzo ładnie powstała piana. Piana drobno-pęcherzykowa w kolorze takiego ciemnego ekry, kawy z mlekiem. Barwa, no jest to czerń, delikatny refleks na dole, ale piwo jest czarne. Właściwie tylko na dole kieliszka przepuszcza jakieś drobne promienie światła. Bardzo ładnie, efektownie to wygląda, zwłaszcza w takim pokalu. No dobrze, to pora spróbować. Po pierwsze, piwo jest nasycone. Nie jest może jakiś lager czy pils, ale czuć jednak na języku tej giełki. Tutaj alkohol no, nie jest nachalny. No, czuć, że to jest piwo, które ma więcej alkoholu niż takie właśnie jakiś lager, jakiś jasny czy nawet ciemny lager. Natomiast nie jest on bardzo intensywny. Nie ma tutaj żadnej jakiejś wady w tym zakresie. A w smaku powiedziałbym, że jest trochę kwaśno nawet. Tak, zdecydowanie czuć po takie smaki kwaśne, ale piwo przez to nie jest takie bardzo wytrawne, ciężkie. Goryczka jest, ale jest dużo delikatniejsza niż choćby w podstawowej wersji tego piwa. Ono jest kwaśne, ale nie w taki sposób, że by świadczyło, że się jest popsute, tylko po prostu ma takie posmaki. Ale czuć to drzewo, tak? Taki czasem, no nie wiem, jeżeli mieliście do czynienia właśnie z jakąś beczką po alkoholu, czy takimi płatkami, jak się dodaje czasem, jak ktoś robi nalewki i chciałby wzbogacić, czy niby leżakowała po czymś, można takie płatki kupić. O, Teoś się chyba już moją opowieścią znudził. Tak, przygotował się do skoku i opuścił nas. Pa, Teosiu, do zobaczenia następnym razem. Wracając, właśnie takie płatki, takie dębowe chipsy, to się nawet nazywa, to jak najbardziej są te nuty. Też jest kawa. Podsumowując, mamy troszeczkę alkoholu, holowości. Ja czuję, że mi jest cieplej, takie uczucie tego ciepła. Działa na pewno rozgrzewająco, ale nie powiem, że aż tak bardzo, co jest dobre. Piwo jest leciutko wysycone, jest kwaskowate, goryczka delikatna. Cóż więcej, jestem ciekaw, jakby to piwo się zachowuje przy leżakowaniu. Kiedy, czy na przykład ta kwaśność spadnie i to piwo będzie głębsze, takie w smaku, w odczuciu, bo w odczuciu ono jest trochę wodniste. Tak, ono jest wodniste w odczuciu. Gdyby nie było wysycone,
w ogóle, to wówczas byłoby aż zawodniste, byśmy tak powiedzieli. Jest to na pewno ciekawe piwo, biorąc przekrój porterów bałtyckich i biorąc, że jest to piwo, no, że tak powiem, normalnie budżetowe, tak? Bo to ono około 8 zł kosztuje. Sumarycznie, powiedzmy, moja ocena to będzie 3 z plusem, ponieważ piłem lepsze portery. Może nie powiem tak, nie lepsze, ale które bardziej mi smakowały w moje gusta. To nie jest złe piwo, jest całkiem poprawne. Natomiast troszeczkę mu brakuje do tej czwórki. Moja ocena to będzie takie solidne 3 z plusem w skali od 1 do 5. Ja będę sobie je powoli sączył. A Wam życzę, byście pili to piwo, które lubicie.